Uczniowie klasy pierwszej i drugiej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach zaprezentowali swoje umiejętności podczas konferencji otwierającej projekt budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacji oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Dębno. I tak jako pierwszy wystąpi Bartosz Sowa na akordeonie, zagra Herbst, Elegię oraz Ruski Taniec. Następnie usłyszymy duet gitarzystów Aleksander Gurgul oraz Filip Jewuła. Zagrają Apache, The Shadows oraz gliniarze z Beverly Hills.
program artystyczny zakończył się wręczeniem upominków dla młodych artystów.